W RMF FM i na RMF24.pl szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, generał Stanisław Kozie. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Panie generale, czy Rosja szykuje się do wojny? Czy szykuje się do wojny? Rosja prowadzi wojnę przecież z Ukrainą. Tak, ale mówię o wojnie na terenie Europy Środkowej, Polski, państw NATO. Czy szykuje się do wojny z NATO? Tak. No nie wiem. Znaczy każdy ma... Jak pan mówi nie wiem, to mnie to niepokoi. Nie, no dopóki każdy ma swoją broń, swoją armię, to w każdej chwili może być użyta. Po prostu tą armię się szkoli, ćwiczy, doskonali i tak dalej, i tak dalej. Mamy przerzucanie rakiet krótkiego zasięgu myśliwców i bombowców do Kaliningradu. Mamy przenosiny bombowców strategicznych na Krym. Flotę północną w stanie gotowości bojowej. Co to wszystko ma znaczyć? Ćwiczenia, manewry, straszenie, szantażowanie Zachodu poprzez manewry, poprzez ćwiczenia. Ale w jakimś celu? Pierwszy cel to jest doskonalenie swojego arsenału wojskowego. I każdy, kto ma armię, to ją ćwiczy, prawda? Armia rosyjska jest wielomilionowa, 800 milionów żołnierzy. Tysięcy. Przepraszam, 800 tysięcy, prawie milion, nie daj Boże. I ten prawie milion trzeba przećwiczyć. Jeśli tylko byśmy przyjęli, że co 2 lata trzeba jakiś oddział przećwiczyć, no to w każdym miesiącu musi być 40 tysięcy na ćwiczenia. Pan uważa, że to przemieszczenie Iskanderów, tych rakiet krótkiego zasięgu do obwodu kaliningradzkiego, to jest fakt, czy to jest tylko wojna propagandowa? Było już kilkakrotnie ćwiczone te przerzuty, także to nie jest coś nowego. To Rosja, odkąd ma Iskandery, to bez przerwy je ćwiczy, przerzut, ponieważ to są środki mobilne. Ale my zawsze ostrzegaliśmy i zawsze baliśmy się takiego rozwiązania. Nie wiem, czy słusznie się baliśmy, bo to normalne ćwiczenia. To, że Rosja ma kawałek Rosji przy naszej granicy, to nie jest tajemnicą od samego początku. Ale to nie jest tak, że to jest realizacja takiego złego, czarnego dla Polski scenariusza? To jest straszenie nas i szantażowanie. I im więcej o tym rozmawiamy, a jeszcze nie daj Boże, byśmy rozmawiali tu w atmosferze paniki i strachu, to tym lepiej dla Rosji. Bo te rakiety Iskandery to są rakiety wyposażone w głowice nuklearne. Mogą być także to są zarówno do przenoszenia broni konwencjonalnej, jak i nuklearnej. Bardzo potężne. Jaka to jest moc niszczycielska? No wystarczające, żeby zniszczyć miasto jakieś, prawda, i tak dalej. Broń atomowa jest zresztą w ogóle ma niewyobrażalne skutki niszczące. Ale to są rakiety, które w planach teoretycznych są używane do wsparcia jakiejś ofensywy lądowej? No, tak jest. To w ramach dużej operacji są uderzenia rakietowe i one są do tego przeznaczone, wykonywane przy pomocy tych rakiet. No, oczywiście można sobie wyobrazić także jakieś pojedyncze uderzenia rakietowe, niezależnie od dużej operacji dla zaszantażowania, właśnie dla potwierdzenia tego szantażu. Siergiej Kowaliow, rosyjski obrońca praw człowieka, pyta dziś w gazecie. Wyobraźmy sobie, że Rosja zrzuca małą bombę jądrową na Bydgoszcz. Co zrobi Zachód? No Zachód by musiał na to zareagować, oczywiście. Tutaj wysłaniem kolejnego ostrzeżenia? Nie, tutaj dotykamy pewnej doktryny użycia broni nuklearnej. Są dwie doktryny, dwie szkoły. Jedna rosyjska, która mówi w jaki sposób, w jakich warunkach będzie używana ta broń nuklearna. I druga doktryna, którą wyznaje NATO, nie mówi, w jaki sposób będzie ta broń nuklearna używana, aby trzymać wroga czy przeciwnika w niepewności, również tą metodą nie używaj broni nuklearnej, bo nie wiesz, jak ja zareaguję. Mogę zareagować najbardziej drastycznie i dramatycznie. Panie generale, jeśli te Iskandery rzeczywiście na stałe będą rozmieszczone w Kaliningradzie, czy Polska powinna przeciwko temu protestować, czy też mentalnie szykować się na jakieś... No ale co dadzą protesty? Przecież każdy kraj może rozmieszczać tam swoje środki wojskowe na swoim terytorium. Jak to uważa, tym bardziej Rosja teraz wyszła zupełnie przecież z traktatu CFE. W związku z tym może rozmieszczać sobie gdzie chce na swoim terytorium. My po prostu róbmy swoje. My tak samo rozmieszczajmy swoje środki militarne tam, gdzie uważamy, że są najbardziej potrzebne i nie bójmy się, że Rosja protestuje. Rozmieszczajmy środki militarne, ale uważa pan, że mentalnie powinniśmy też przygotowywać się na rozmieszczanie broni jądrowej na terytorium Polski? To jest pytanie na razie bezprzedmiotowe, dlatego że my jesteśmy uczestnikami traktatu o nierozprzestrzenianiu broni nuklearnej i nie możemy tego typu decyzji podejmować. A te Iskandery nie naruszają tego traktatu? Nie, Iskandery. Rosja jest mocarstwem nuklearnym, ma broń atomową i z tą bronią atomową może robić to, co chce. Polska nie jest państwem nuklearnym, a wyrzekła się też stacjonowania na swoim terytorium, więc rozmowa na ten temat jest póki co bezprzedmiotowa, dopóki jesteśmy w tym traktacie. Bo mam takie poczucie, że Rosja działa za pomocą faktów, a my się nawet boimy zaostrzyć retorykę.
Nie. Po prostu my nie powinniśmy przyjmować reguł gry rosyjskiej. Reguły gry Rosji są, aby nas straszyć, zastraszać, szantażować, wywoływać tu panikę, żebyśmy jak najbardziej tutaj strachliwie rozmawiali, my we dwóch na przykład. Na tym zależy Rosji, więc nie dajmy się wciągać w retorykę rosyjską. Ale jak pan mówi, to rozmieszczajmy swoją broń na wschodzie. To jaka to ma być broń? Mam na myśli przede wszystkim NATO, prawda? Rozmieszczajmy jak najwięcej wojsk natowskich na wschodniej flance. To, co zaczęliśmy, zainicjowaliśmy na szczycie w Newport, róbmy to. Przekształcajmy coraz bardziej tę rotacyjną obecność w taką obecność stałą, jak najwięcej żołnierzy na wschodniej flance. To jest najlepsza odpowiedź na właśnie tę presję rosyjską. Na ile prawdopodobna jest wiosenna ofensywa Rosji na Ukrainie? No są różne oceny. Sami Ukraińcy oceniają, że to jest bardzo prawdopodobne. Moim zdaniem, bo wszystkie opcje są możliwe. Ale widać jakieś jaskółki tej ofensywy już? Nie, na razie nie widać. Na razie widzimy, że obydwie strony, i strona ukraińska, i strona rosyjska, starają się wszystkim naokoło pokazać, że oni realizują postanowienia Mińska II. I na razie jest to realizowane. Aczkolwiek, jak pokazuje praktyka, doświadczenie z poprzednich miesięcy, to jest raczej tylko pauza jakaś, po której nastąpi ta przerwa. Natomiast jaki charakter będzie miało zakończenie tej pauzy? Czy to będzie już taka pełnowymiarowa wojna rosyjsko-ukraińska? No nie wiem, no to tylko możemy spekulować, a nie sądzę, aby była potrzeba spekulacji. Ja myślę, że wszystkie opcje po prostu są możliwe. Prezydent Ukrainy mówi, jeśli rozpocznie się nowa fala agresji przeciwko Ukrainie, otrzymamy niezwłocznie broń śmiercionośną. Coś wie? Ja myślę, że ma rację i logika wręcz tutaj, jakby taka polityczno-dyplomatyczna nawet podpowiada, dlatego że państwa zachodnie bardzo się zaangażowały, zresztą ci ważni gracze, Francja i Niemcy, zaangażowali się w to Mińsk II. Jeśli Mińsk II byłby zerwany, to byłby to taki siarczysty policzek strategiczny w Niemcy i we Francję i nie wyobrażam sobie, aby wtedy one mówiły, że jeszcze tu nie pomagajmy Ukrainie, bo Rosja jest fajna. Czyli wtedy rzeczywiście wsparcie militarne dla Ukrainy, wsparcie bronią śmiercionośną, używam tego sformułowania prezydenta Ukrainy, to jest opcja, na którą powinniśmy być gotowi, również my, Polska. Ja uważam, że tak. Jeżeli Mińsk II zostanie zerwany, jeżeli Rosja wznowi ofensywę przeciwko Ukrainie, to uważam, że na Zachodzie opór przeciwko dozbrajaniu Ukrainy tak osłabnie, no nie powiem, że zaniknie, ale osłabnie tak, że będzie można realizować... Jak pan mówi na Zachodzie, to również w Polsce, bo Polska dla Ukrainy też jest tym Zachodem. Tak jest. Ja mam na myśli Unię, NATO, państwa zachodnie. Chodzi o to, aby tu powstała koalicja tak chętnych, woli, która by chciała dozbrajać Ukrainę. Czy po tym, jak rząd wprowadza obowiązkowe ćwiczenia wojskowe dla żołnierzy rezerwy i osób przeniesionych do rezerwy, jest tak, że każdy młody człowiek może spodziewać się wezwania na ćwiczenia? Nie każdy. Ci, którzy tam się ochotniczo zgłaszają. No jest jednocześnie uruchomiona taka procedura, że ci, którzy... Czyli nie jest tak, że każdy tam powyżej 18 roku życia do 20 któregoś może trafić dzisiaj wyciągnięty z pracy ze studiów do armii? Ci, którzy chcą, którzy się tam zgłoszą i dla nich będzie zorganizowane po prostu szkolenie. Czy w kancelarii prezydenta rozważa się prowadzić jakiekolwiek prace studyjne nad przywróceniem powszechnego poboru do armii? A w kancelarii prezydenta no, to nie w kancelarii wiem. Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. A, to proszę nie mylić tych dwóch instytucji. Kancelaria jest co innego, BBN jest co innego. Nie, w BBN nie prowadzi się takich analiz. Uważamy, że ta decyzja, która została podjęta o zawieszeniu poboru, wciąż powinna obowiązywać. Nie ma takiej potrzeby, aby go odwieszać, aczkolwiek jest to cały czas możliwe. W każdej chwili to jest możliwe. Na wniosek rządu prezydent taką decyzję może podjąć. To na koniec pytanie lżejszej natury. Czy pan już przebolał szoguna? Ale ja nie potrzebuję przeboleć. Nie zabolało pana w ogóle? Nie, ja to traktuję jako po prostu pewne takie sympatyczne wręcz już teraz. Oczywiście te echa jeszcze takiego odzywania się są, ale raczej ja je widzę jako sympatyczne, a nie jakieś złośliwe. Oczywiście są i złośliwe, ale to nie przeciwko mnie. No tak jakby tutaj, aby wywoływać pewną atmosferę. Czy szogun koziej to brzmi dumnie w pańskich uszach? Niech tak będzie. Generał szogun. Generał Stanisław Koziej, dziękuję bardzo. No tak to tłumacze japońscy używali takiego sformułowania.